Nigdy wcześniej polscy biegacze nie zdobyli na Mistrzostwach Świata medalu w konkurencji drużynowej. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec są pierwsze. Były w formie, walczyły, wykorzystały szansę. Liczymy na dalszy ciąg, a teraz przenosimy się do Falun, gdzie są Sebastian Szczęsny i Apoloniusz Steiner. Witamy bardzo serdecznie, witamy z Falun. Ta piękna, słoneczna niedziela i to słońce zaświeciło w końcu również dla nas, tak pięknie oświetlając Justynę Kowalczyk i Sylwię Jaśkowiec w brązowym kolorze. Medal naszej sztafety sprinterskiej, obok mnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Witam pięknie, panie prezesie. Drodzy państwo, naprawdę warto przypomnieć sobie, jak wyglądała ta walka. Przeżyjmy to jeszcze raz. Było kilka znaków, które mówiły, że w tej konkurencji medal może być. Podium Pucharu Świata przed miesiącem w Otepie, sprinterska forma Justyny Kowalczyk sprzed kilku dni i wreszcie dzisiejszy półfinał, gdzie Polki gorszy czas miały tylko od Norweżek. W finale Kowalczyk na podbiegach wystawiła rywalki na próbę, walcząc przy tym z bólem piszczeli. Jaśkowiec dystansu nie traciła, a na zjazdach jeszcze poprawiała. I udało się, jest historyczny brąz, pierwszy dla Polski w tej konkurencji. Medal dla obu biegaczek szczególny. Justyna zdobyła go po sezonie wywróconym do góry nogami. Dla Sylwii to pierwszy krążek w seniorskiej karierze. Srebro dla Szwedek, złoto dla Norweżek. Majken Kaspersen-Fala i Ingvild Flugstad-Esberg były zdecydowanie najlepsze. Plan był taki, żeby spokojnie rozpocząć, a potem przyspieszać na drugiej i trzeciej rundzie. Na ostatnią wjeżdżałyśmy na drugim miejscu, ale Majken była mocna na tyle, żeby wygrać. My cieszymy się nie mniej niż one. No co do tego nie ma wątpliwości. Gratulacje dla Norweżek, Szwedek. My z pierwszym medalem, a w zasadzie dwoma, bo dla Justyny jeden, dla Sylwii Jaśkowiec drugi. Panie prezesie, nerwowo było dzisiaj? Jak tam nerwy? Starał się pan utrzymać na wodze podczas tego wyścigu? No tak, właśnie z tego miejsca miałem bardzo dobry wgląd, co się dzieje, także bardzo, bardzo kapitalny ten bieg. Ja się bardzo cieszę, bo to w ogóle pierwszy medal w biegach narciarskich zdobyty w sztafecie jakiejkolwiek męskiej, żeńskiej, pierwszy raz, a to jest sztafeta sprinterska dwuosobowa. No i kolejna kobieta, bo tylko Justyna Kowalczyk zdobywała do tej pory medale w całej historii polskiego narciarstwa. W tej chwili dołączyła jeszcze Sylwia Jaśkowiec. No właśnie, wspaniały bieg dzisiaj dziewczyn i to nie jest niespodzianka, bo bowiem Sylwia Jaśkowiec i Justyna Kowalczyk już w tym sezonie, bowiem raz tylko podczas Pucharu Świata był rozgrywany sprint, sztafeta sprinterska, pokazały, że potrafią biegać. A zdecydowanie tak. Już rok temu, jak zapadła decyzja, właściwie Justyna Kowalczyk zgodziła się na wspólny trening z Sylwią Jaśkowiec, już było wiadomo, że w tej konkurencji tutaj, znając te trasy sprinterskie, właśnie już były zmienione wtedy. Ulf Olsson, jeden z serwismenów, jest przecież stąd. Już było wiadomo, że taka szansa może się pojawić, ale tak naprawdę dopiero po tym trzecim miejscu w Otepa było już wiadomo, że ta szansa jest bardzo realna. A jeszcze tydzień temu w Östersund Sylwia Jaśkowiec zajęła 15 miejsce w biegu na 10 km w Pucharze Świata z niewielką stratą do najlepszych. W związku z tym już było widać, że jest świetnie dysponowana. I tylko czekaliśmy na to, w jakiej dyspozycji jest Justyna. Patrząc na te medale, które pojawiły się na szyjach naszych dziewcząt, to chyba bardzo dobrze, że zdobyły ten medal w kontekście jakby dalszego funkcjonowania zespołu. A zdecydowanie tak, tym bardziej, że Justyna już opowiedziała się za tym, że będzie do Pyeongchang, czyli do 2018 roku biegać. Sylwia jest młodsza od Justyny, w związku z tym wygląda na to, że to może być taka drużyna, która będzie miała również szanse medalowe w kolejnych startach. Wspaniała drużyna, brązowa drużyna. Te momenty dekoracji, które oglądali państwo przed momentem, to Media Plaza, Medal Plaza w centrum Falun. Tam dziewczyny odebrały medal. I co powiedziały po tej dekoracji? Posłuchajmy rozmowy z Aleksandrem Nieciołowskim. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec specjalnie dla Sportowej Niedzieli. Specjalnie po dekoracji, już z medalami brązowymi, pięknymi za sprint drużynowy. Nie będę was pytał, jak one się wam podobają, dlatego że na Mistrzostwach Świata w narciarstwie zawsze tak jest, że one zawsze tak samo wyglądają, ewentualnie zmieniają się kolor. Natomiast Justyna, trzymasz go w dłoni i on waży? Czujesz ten ciężar przygotowań do tego sezonu, te wzloty, upadki? Jak na niego patrzysz, jak go trzymasz? Czuję nieziemską satysfakcję i chciałabym bardzo, bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pozwolili mi tu być, którzy nie pozwolili, żeby mnie tu nie było. To jest najważniejsze i przygotowania jasne, nie były lekkie, żadne nie są lekkie, ale moje w tym roku kosztowały bardzo, bardzo dużo i jeżeli ktoś w maju by mi powiedział, że będę z tą gwiazdką, 13 swoją już, z juniorskimi licząc, tu stała, to bym
obojętnie popatrzyła na niego i powiedziała, że jest idiotą. Także bardzo dziękuję. To cenny medal. Dla ciebie cenny, o tym już mówiliśmy, pierwszy. Ważne są generalnie medale. Mówię o tej namacalnym medalu. Wieszasz je na ścianach? Gdzieś jakiś taki ołtarzyk z nich robisz w domu, czy nie? Nie, absolutnie żadnych ołtarzyków generalnie. Tymi rzeczami to zajmuje się moja mama. Ona niesamowicie lubi kolekcjonować takie rzeczy i wycinki z gazet, więc po prostu dołączę do kolekcji mamy. Ja się bardzo cieszę z tej śnieżynki generalnie i podoba mi się. A nad kolorem jeszcze popracujemy. No, na to liczymy i trzymamy was za słowo. Justyna mówi, że jak w maju by jej ktoś powiedział, że będzie medal, to powiedziała to, co powiedziała. A ty co byś powiedziała? No, generalnie nawet nie śniłam o medalu. Tak naprawdę taka realna szansa pokazała się po sprincie w Estonii, ale tak naprawdę do końca to nie wierzyłam, ale dzisiaj się to spełniło i dzisiaj uwierzyłam. Tak, właśnie teraz zaczynam. Zaczyna to dopiero do mnie dochodzić generalnie, że on jest nasz. Miałyście czas na analizę? Miałyście czas spokoju po tym biegu, żeby przemyśleć, co wyszło, może co nie wyszło? A może pojawił się niedosyt, że nie ma na przykład srebra? Żadnych niedosytów. To jest pierwszy w historii medal drużyny polskiej i żadnych niedosytów nie ma i to sobie trzeba raz na zawsze powtórzyć. A jeśli chodzi o godziny przed tą ceremonią, oczywiście spędziłyśmy je osobno, oczywiście w różny sposób. U mnie nie pojawiły się żadne rozterki. A wy się w ogóle trochę lubicie? Nie jest źle. Sylwia, często... Chemii nie ma. Nie, bo ona jest kobietą. Sylwia, często jest tak, że pierwszy medal jest przełomowym. Pierwszy medal sprawia u zawodnika, że to, co do tej pory było niemożliwe, zaczyna możliwe być. Myślisz, że to może być taki moment, że ty już nie będziesz na przykład 15, tylko zaczniesz chodzić w dziesiątki i do tego podium częściej dobiegać? Nie, myślę, że to jest ciężka praca jest przed nami. Tym bardziej, że naprawdę szpica jest bardzo mocna i jak na razie jest nie do ruszenia. Ale mam nadzieję, że to będzie tak stymulowało ten poziom sportowy, jak i również ambicji nie braknie. Myślę, że motywacji tym bardziej do pracy, do działania. Tym bardziej, że są namacalne owoce tej ciężkiej pracy. I my się pracy nie boimy. I to nas łączy. Także charaktery do walki są. Ja tutaj się uczę działać pod presją. A ja umiem ją wytwarzać. Także dajemy radę. I nam dajecie całą masę satysfakcji. Dziękujemy wam bardzo za te medale i trzymam za słowo, że będziecie pracować nad kolorem. Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec i pokażcie te medale. I ich brązowe medale. Uśmiechnięte, radosne, Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, ale drodzy Państwo, to była drużynowa niedziela w Falun, bowiem rozdano łącznie 4 komplety medali, nie tylko sztafety sprinterskie, ale także sztafety kombinatorów norweskich oraz miksty, a więc drużyny mieszane na skoczni. Jak to wszystko wyglądało? O tym opowie Państwu Michał Regulski. Późne popołudnie należało do Niemców. Najpierw sztafeta dwuboistów po 28 latach zdobyła Mistrzostwo Świata. Sukces smakował podwójnie, bo pokonani zostali Norwegowie, złoci medaliści z Soczi. Rachunki zostały też wyrównane na skoczni. W finale konkursu par mieszanych Severin Freund po 24 godzinach zrewanżował się Rune Welcie za minimalną przegraną w zawodach indywidualnych. Niemcy pokonali Norwegów o 1 metr. Nie nazwałbym tego rewanżem, to tylko sport. Dzisiaj po prostu byliśmy odrobinę lepsi. Severin Freund do srebra dołożył złoto. Mistrzyni olimpijska Karina Vogt. Falun nie ma sobie równych. To idealne dla mnie mistrzostwa. Jestem dumna z występu całej drużyny. To niesamowite. Początki nie były łatwe. Ale udało się Japonii wywalczyć brąz. Drogę do podium rozpoczęła 18-letnia Sara Takanashi po dobrych wskazówkach starszego ćwierćwieku Noriaki Kasaiego. To dla mnie wzór, bohater z dzieciństwa. Możliwość skakania z Noriakim Kasaiem w jednej drużynie to ogromne wyróżnienie. Zawodnicy żegnają normalną skocznię. Polacy, szczególnie Kamil Stoch, na pewno bez żalu i przenoszą się na duży obiekt. Nie mogę tak do końca wyrzucić tę skocznię, ponieważ muszę najpierw zobaczyć,
co było głównym powodem takich skoków, co nie funkcjonowało tak, jak być powinno. Myślę, że na skoczni, gdzie mamy dosyć długą fazę lotu, on jest w stanie ewentualne straty odrobić i na skocznia duża powinna zdecydowanie lepiej leżeć Kamilowi. Na razie obiektyw Falun wybitnie pasują Welcie i Freindowi, który w ubiegłym roku wygrał na dużej skoczni zawody Pucharu Świata. Ciężko powiedzieć, wcale nie jest powiedziane, że oni też będą dominowali, to inna skocznia. Trzeba trochę inaczej się przygotować. Po treningach zobaczymy, w jakiej dyspozycji są poszczególni skoczkowie. Najbliższe dwa dni to czas prób i testów. W środę kwalifikacje, zawody indywidualne w czwartek. W sobotę zamykająca rywalizację drużynówka. W obu konkursach Polacy będą bronić medali z Predazzo. Bronimy medali, a to oznacza, no to spore obciążenie. No i teraz pytanie, panie prezesie. Duża skocznia, duży obiekt. Runewelta czy Kamil Stoch? A może jeszcze ktoś inny, prawda? Ten poziom jest jednak wyrównany bardzo. Runewelta wygrał, bo był dysponowany w tym dniu najlepiej. I tak się w sporcie czasami dzieje, że ktoś jest w tym dniu nie do pokonania. Tak się stało z Runeweltą. Skakał doskonale, pomógł troszkę niemiecki sędzia orzekający, który dał bardzo wysoką ocenę Welcie i w związku z tym o 0,4 punktu Freund przegrał ten konkurs, ale inaczej, zdobył przecież srebrny medal. No właśnie, ale teraz przenosimy się zupełnie inny obiekt. Kamil mówi, że nie może zapomnieć o tej normalnej skoczni, ale chyba trzeba się teraz przestawić. Przechodzimy na dużą skocznię, to będzie inne skakanie. Ja już wiem, że te analizy zostały dokonane, że zawodnicy i trenerzy wiedzą, w czym rzecz, wiedzą, o co chodzi i wiedzą, co zrobić, żeby na tej dużej skoczni było lepiej. A sytuacja jest dobra. Mamy 6 zawodników dobrze dysponowanych. Mamy ten konkurs indywidualny, w którym wystąpi 5 zawodników. Ze względu na to, że Kamil jest mistrzem świata, możemy jednego więcej wystawić. I tutaj przed drużynowym konkursem trener będzie miał już pełną orientację co do poziomu sportowego zawodników. Wystawi najsilniejszą czwórkę i ta czwórka, mam nadzieję, że włączy się skutecznie w walce o medale, bo to naprawdę jest wielce prawdopodobne. W to gorąco wierzymy. Duża skocznia przed nami, ale Falun Mistrzostwa Świata to nie tylko rywalizacja, ale to także to wszystko, co dzieje się dookoła. To kibice, to praca dziennikarzy, reporterów. My już wspólnie z prezesem Apoloniuszem Tajnerem żegnamy się z państwem z Falun, jednocześnie zapraszając, zobaczcie państwo, jak to wygląda. Falun tak troszeczkę z boku. Ale to tak szybciutko. Szybciutko. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić mamy Justyny i Sylwii. Bardzo przyjemne, miłe i mądre kobiety. Panie, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Wy się chyba cieszycie najwięcej teraz. Szarmancki Apoloniusz Tajner. Zapraszamy, pozdrawiamy. Do zobaczenia.